Cześć, tutaj Husiek. Witam Was w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. Będzie to bardzo króciutki odcinek, bardziej taki nastawiony informacyjnie dla Was. Będę chciał Was tutaj poprosić troszkę o pomoc. No i przedstawię Wam parę tam drobnych faktów. Ale na wstępie tego filmiku od razu chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Po prostu... No nie wiem jak wam podziękować i tak dalej za to, że mnie wspomagacie i tak dalej. Niedługo oczywiście z okazji tych właśnie 10 tysięcy widzów, już ponad 10 tysięcy, bo tam 10 tysięcy 100 ileś, nie pamiętam dokładnie ile, wypuszczę jakiś specjalny odcinek. Prawdopodobnie będzie to jakiś escape, z którego sobie tam z kimś będę przechodził. No i myślę, że tak to uczczę właśnie escape'em. Być może czymś jeszcze jakimś jednym filmikiem, ale tego wam nie powiem. Mam przymiarkę do jednego jeszcze filmu, ale to spokojnie. Myślę, że możemy cały tydzień świętować. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o jubileusz 10 tysięcy widzów. A teraz wracając jeszcze do mojej serii, do Minecrafta. Nie wiem, czy część już z was zauważyła, czy nie, ale jak sobie wciśniemy F3, to najlepiej teraz zobaczycie. Minecraft 1.0, czyli przesiadłem się na właśnie oficjalną wersję już Minecrafta, już nie betę, pełną. I tak, postanowiłem, że będę sobie czekał na mody, które będą wychodzić i będę je stopniowo tutaj sobie dodawał, aktualizował i o wszystkich was będę informował co odcinek, co sobie dodałem, co nie. Jak już część z was zauważyła, dodałem sobie mapkę RayMiniMap. RayMiniMap oczywiście działa bez problemu, przy oczywiście już jest zaktualizowany do wersji 1.0. Na pewno dodałem sobie mod loadera, już jest wersja aktualna. Audio moda, też już wersja aktualna. Dead Chest, jest już wersja aktualna. I oczywiście ostatni mod z tej serii, Recipe Book, oczywiście też już jest już dodany. Także część z modów takich ważnych już mam. Teraz oczywiście przyszło mi czekać tylko na Mocreacher, Elementor Creepers. Będę chciał sobie dodać jeszcze Mocreeps and Weirdos. Mam nadzieję, że pod wersją 1.0 już będzie działać. Na pewno rezygnuję z modu Extra Food. Ten, co robił mi drzewa jabłonkowe. Jak widzicie, nie ma tych drzew już tutaj. No wiadomo, że mod nie działa, ale to za chwileczkę wam opowiem. Tych drzew już tutaj nie ma, zresztą nie wiem czemu ja to stoję w miejscu i wam gadam. Przejdziemy się. Tych drzew już, tak jak mówiłem, nie ma. Z uwagi tylko na to, jak włączyłem świat po przeniesieniu to na 1.0, po prostu jak zobaczyłem, to mi oczy chciały wyjść z orbit. Same po prostu pnie i tak prawie na całej mapie co kawałeczek. Po prostu tych drzew wydaje mi się, że było bardzo za dużo, o wiele za dużo. No i stwierdziłem, że na wersję 1.0 tego modu dodawać nie będę. Jeżeli ktoś ma sprawdzony jakiś mod na kanapki, ktoś mi tam podsyłał raz mod na kanapki, który mi się w sumie spodobał. Tam były jeszcze pomidory z tego co kojarzę i tak dalej, sałata. Jeżeli ktoś to ma i ktoś to zna, to bardzo proszę, żeby mi to podesłał. Ja sobie będę na ten mod czyhał, jak tylko wyjdzie pod wersję 1.0. Nie chcę właśnie dodatkowych drzew, żeby później przy ewentualnym przejściu nie było właśnie takiego problemu jak teraz. Bo byłem zmuszony wygenerować sobie świat jeszcze raz, przenieść cały mój dom razem z tym wszystkimi budynkami na nowy świat z wersji 1.0. Wpisałem, jak widzicie, ten sam seed, który tam mam pod wersją 1.8. Ten świat jednak się troszkę zmienił, nie jest identyczny, choć daleko nie odbiega od tego z 1.8, ale no, jest troszeczkę inny. Tak jak widzicie, tutaj miałem wyjście i tutaj była zaraz skarpa i przechodziło się do wody. No i tej wody jako tako tutaj już nie ma, powstało nam tutaj takie coś. Ta niby kopalnia, gdzie tam jest to coś, to też utworzyło się, czyli podejrzewam, że tam będzie bardzo podobnie. Pokażę wam jeszcze tą kopalnię opuszczoną, gdzie byliśmy ostatnio w poprzednim odcinku. I oczywiście przed przenoszeniem całego domu i tak dalej przywróciłem, po prostu wróciłem do domu z tymi wszystkimi rzeczami. Co prawda nie było łatwo,
ale udało mi się wrócić. Wszystkie, no może po części wszystkie itemy przywróciłem. Paru po prostu nie udało mi się wrócić, więc w skrzyniach mam troszkę mniej niż miałem wcześniej. Na pewno mam mniej narzędzi, na pewno mam mniej takich sadzonek i tak dalej, no ale trudno już, no jakoś przeżyję. Nic już z tym nie zrobię. Jak pamiętacie, pewnie część z was, tutaj był taki wodospad i on spływał tutaj do tego kanionu. Jak widzicie, tego kanionu już tutaj, ta woda do tego kanionu nie spływa. Utworzyła nam się tutaj taka jakby, ja nie wiem, dirtowa zatyczka. No i co najlepsze, może najlepsze, najgorsze jak dla mnie, nie ma tej kopalni. Przynajmniej o tyle, że jej nie widać. Jak tam byłem, zszedłem sobie tam na dół, żeby przepatrzyć, czy ta kopalnia jest. Wydobywać ten dziwny dźwięk, to jakby dungeona czy czegoś tam, nadal nie wiem w sumie, co to jest. Dużo wersji krąży. I być może ta kopalnia jest gdzieś pod spodem. To myślę, nią się kiedyś tam zajmiemy z powrotem. No i tak, kolejną rzeczą, którą bym tutaj chciał w sumie poruszyć, i ostatnią rzeczą. A w sumie dwie ostatnie rzeczy. To też będzie, myślę, że pomoc od was dla mnie. Jak wiecie, w 1.0 mamy te ulepszenia broni i tak dalej. Mamy te mikstury i mamy rozmnażanie zwierząt. Szczerze wam powiem, nie zajmowałem się tym w wersji 1.9 Pre. Nie korzystałem z tych wersji, więc nie bardzo orientuję się, o co chodzi, więc każda wskazówka w komentarzu, najlepiej napisana, będzie dla mnie pomocna, co jak robić. Szczerze wam powiem, nie bardzo się orientuję na przykład, jak rozmnażać zwierzęta. Nie wiem, z tego co mi się wydaje, nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, więc jeżeli coś źle powiem, to mnie poprawcie. O, gdzieś zombie, jak słyszę. Że musimy mieć zagrodę, prawda? I wpuścić tam dwie, na przykład dwie owce, żeby się rozmnażały, ale takie jest moje odczucie i tak mi się wydaje, ale tak jak mówię, no jeżeli coś źle mówię, to mnie poprawcie i powiedzcie mi, jak to się robi. Na pewno siedzieliście już na wersji 1.9, więc jakieś lekkie obeznanie macie, na pewno większe ode mnie. Kolejną rzeczą mikstury. Z tym szczerze wam powiem, nie miksturowałem, więc dopiero też zacznę się tutaj uczyć. Każde wskazówki będą bardzo pomocne. I ostatnią rzeczą ulepszenie przedmiotów, enchantowanie, jak to się mówi, czy jakoś tak, z tego co ktoś mi tam ostatnio już wspominał, też będzie bardzo pomocne, choć już w tym bardziej się troszkę rozeznaję, bo już sobie spoglądałem na to i myślę, że będzie z tym mniejszy problem, ale oczywiście wszystko idzie się nauczyć. Także myślę, że z takimi drobnymi rzeczami organizacyjnymi mi pomożecie. No cóż, no i oczywiście będę musiał czekać na resztę modów. Dajcie znać tylko, czy chcecie, żeby odcinki wychodziły normalnie, tak jak przeważnie teraz. Czy mam dopiero zacząć kręcić serię, jak będę miał już wszystkie mody zrobione. Jak widzicie, drzwiczek malutkich nie mam. Niestety utraciły się. No i cóż, no i na razie muszę tak to przytrzymać sobie jak mam. Jako tako, no jedzenie na razie jest. Udało mi się po prostu przenieść prawie całe zawartości skrzyń, jakie tam miałem, także nie jestem zbytnio tak stratny. Także myślę, że całkiem będzie dobrze. No oczywiście skrzynie mi się poodwracały w dziwny sposób, będę to musiał też jeszcze naprawić. Ale to już przy okazji nie. Jeden mały błąd konstrukcyjny przy przenoszeniu domu. Po prostu źle sobie obliczyłem głębokość i portal mi zjadł. Ale trudno. I tak miałem zamiar go przenieść, więc nie będę płakał za nim. Także nim się też kiedyś tam zajmiemy. I przerobimy. Oczywiście. No tak. Tam będę musiał sobie coś zrobić przy tym wejściu, bo troszkę się tam chyba niebezpiecznie robi. Już wcześniej odprowadzałem creepera przed nagraniem stamtąd, także nie chcę, żeby mi tu coś już wybuchło. No i co? No i myślę, że to wszystko przynajmniej w tym odcinku takim organizacyjno-informacyjnym.
Ja będę czekał na wasze wskazówki, jeżeli ktoś już tam miał, no, tak jak mówiłem, do czynienia z nowościami, które tutaj się znajdą. Oczywiście informuję jeszcze, że mój serwer do Minecrafta, który tam funkcjonuje, już też jest na wersji 1.0, więc możecie śmiało wchodzić i sobie na nim grać. Także to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się, pa pa.